Wójt gminy Słupno otrzymał absolutorium za 2017 rok. Radni zagłosowali jednogłośnie. Bardzo bym chciał podziękować tutaj z tego miejsca właśnie radnym, bo jednogłośnie, bez względu na to, jakie reprezentują poglądy polityczne, podjęli decyzję i to jest dla mnie dowód uznania mojej pracy. To jest po prostu pokazanie, że to, co robiłem w 2017 roku, jest doceniane i widać, że idziemy w dobrym kierunku. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy w tej kadencji, przypomina wójt. Wcześniej radni do tego tematu podchodzili zupełnie inaczej. 2016 rok, bardzo inteligentna rozgrywka na poziomie prawnym, czyli głosowanie nad absolutorium dla wójta gminy Marcina Zawadki. Większość opozycji wobec mnie głosuje przeciwko, natomiast ta uchwała nie ma żadnych konsekwencji prawnych, ponieważ kolejną uchwałą, która powinna być głosowana, to jest uchwała o nieprzyznaniu absolutorium, która w tryb i w obieg jakby programu sesji nie wchodzi, więc ja tak naprawdę teoretycznie otrzymując negatywną informację i publicznie tak zostało to przekazane, nie mam możliwości obrony przed Regionalną Izbą Obrachunkową, nie mam też możliwości w ten sposób się tłumaczyć, bo z punktu widzenia jakby Regionalnej Izby Obrachunkowej nie została uchwała o nieprzyznaniu nigdy przegłosowana. W 2017 roku radni nie głosowali nad absolutorium. Tu decyzję podjęli sami mieszkańcy, którzy w referendum odwołali poprzednią Radę Gminy. W związku z suszą i huraganami, które nawiedziły gminę Słupno, wójt powołał 3 komisje. Zajmują się one szacowaniem szkód spowodowanych m.in. szkodami w budynkach gospodarczych oraz w budynkach mieszkalnych. Ze swojej strony bardzo ubolewam, że dotknęło to moją gminę. Wystąpiliśmy z informacją i pismem takim odpowiednim do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. I teraz tylko tak naprawdę kwestia jest po naszej stronie oszacowania tych szkód i będziemy czekali na wsparcie pana wojewody, bo wiemy, że na takie wsparcie możemy liczyć. Osoby poszkodowane mogą wypełnić odpowiedni wniosek. Druki dostępne są w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Słupno oraz na stronie internetowej urzędu. Pomagamy w wypełnianiu tych wniosków. Po zebraniu wszystkich wniosków zostanie sporządzony harmonogram, z którym cała komisja ruszy w teren i będzie szacować straty. Już teraz wiadomo, że szkody są znaczne, na razie jednak zbyt wcześnie, by mówić o tym jak bardzo. Jak wynika ze złożonych wniosków, największe straty są w miejscowościach Wykowo, Miszewko Strzałkowskie, Sambusz, Barcikowo. Szczegółowe informacje dotyczące wniosków i pomocy można uzyskać w Urzędzie Gminy Słupno oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie. Zakończyły się prace na ulicy Pocztowej. Drogę uroczyście oddano do użytku mieszkańcom. Tym samym zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą. Ten etap prac obejmował modernizację części pocztowej do ulicy Orlej. To nieco ponad kilometr. Koszt inwestycji to około 2 400 000 zł. Dodajmy, że rozstrzygnięto już także przetarg na zadanie Arkadia Mazowiecka, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą. Rozwój infrastruktury drogowej etap drugi. Wykona je przedsiębiorstwo instalacyjno-budowlane Waskop z Płocka. Umowa opiewa na ponad 2 300 000 zł. Gwarancja to 72 miesiące. Początek wakacji w gminie Słupno rozpoczął się wyjątkowo tanecznie i imprezowo. Po raz kolejny w Wykowie odbyła się impreza Disco Boisko. Od wczesnych godzin popołudniowych aż do późnego wieczora każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie było bardzo tanecznie. Dla najmłodszych również przygotowano specjalną strefę. Wykowo zawsze potrafiło bawić się dobrze. Popatrzcie Państwo, jaka jest impreza. Jeszcze nigdy takiej nie było. To jest największa impreza, jaka tylko mogła się zdarzyć w Wykowie, w gminie Słupno. To jest zasługa wójta i wszystkich radnych. Integrujmy się, nie kłóćmy się, bawmy się, owszem, pracujmy dla dobra gminy. Oddajemy ładne ulice, przedszkola, żłobki, także będzie pięknie. Pięknie i cudownie musi być na gminie. Jak przystało na Disco Boisko, na scenie nie brakowało gwiazd.
wakacje się rozpoczęły. Mam nadzieję, że wszyscy są w dobrych humorach, mimo niesprzyjającej aury, bo jak widać troszeczkę nam deszcz pokropił, natomiast ludzi jest bardzo dużo. Cieszę się bardzo, że dopisała frekwencja, fajne zespoły. No i przede wszystkim robimy to dla mieszkańców. Wstęp wolny, każdy może się bawić, każdy może spędzić czas z bliskimi osobami. Strefa dla maluchów, także wszystko jest bardzo fajnie zorganizowane, a zasługa to również jest Rady Gminy, także chciałem podkreślić, że radni, pani skarbnik, wicewójt to są bardzo ważne postacie. Przy gorących rytmach disco zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Czaruję.